Umysłowy. Zdecydowanie. Wall Kerbals, część druga. Przynajmniej taką mam nadzieję. Jakby ktoś pytał, nie grałem w to od naszej ostatniej wizyty, więc będzie ciekawie. Czy mam te same mody? Tak, są dokładnie te same mody. Dokładnie te same mody i chciałbym coś ciekawego stworzyć, na przykład, nie wiem, wyrzutnie rakiet. O, i to byłoby piękne. Wyrzutnia rakiet, automatyczna, dronowa wyrzutnia rakiet, bo to byłoby coś cudownego, na co, co chciałbym zrobić. Naprawdę chciałbym zrobić wyrzutnię rakiet, to byłoby coś pięknego, bez kitu. Tylko żeby coś takiego stworzyć, potrzebujemy kilku rzeczy, co najmniej kilku rzeczy. Moskit Ketan. Nie, Ketanu nie mam jeszcze. Nie wiem, czy jest dostępny dla tej wersji Kerbali, więc na razie go jeszcze nie mam. Okej, to zamontujemy. Zamontujemy też baterię. Baterio, gdzieś ty jest. Jest i bateria. Super partia, Bulwo. I teraz tak, jak my to zrobimy, się pytam. To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Poproszę batona. Ale jakiego batona? Nie rozumiem. Nie rozumiem dokładnie, o co chodzi, ale okej. Tak, jeżeli chciałbym zrobić wyrzutnię, to potrzebowałem do tego jakiś kurde, nie wiem, czegoś, co będzie trzymało te rakiety. Z tego, co mi się wydaje. Więc robimy takie coś. Nie wygląda pięknie, ale pięknie to wyglądać nie ma. To ma po prostu działać. To będzie nasza... jakby to ująć, to będzie nasza rama. Tak, zdecydowanie to będzie nasza rama. O, o właśnie tak. Dobra, to już wiem, jak to zrobię. Dobra. Na razie tak to zrobimy. Wygląda jak pietrzątka. No nie da się odmówić tego. O, ładna mi pieczątka wyszła. Dobra, to będzie nasz nap. Tylko zaraz. Jak to będzie tak jechało, to to powinno być w sumie... Nie, dobra. Na razie to zostawimy. Napędem zajmiemy się w sumie później. Teraz chciałbym się zająć tymi rakietami i podwoziem i tym podobnymi rzeczami. Zdecydowanie. To byłoby dobre... Dobra rzecz do obadania w tym momencie. Więc tak, to musi być tak, aby ktoś pytał. I to też tak musi być. O. O właśnie, dobrze, bo to będzie tak jeździło sobie w tej weftę. Z tyłu będzie miał tutaj na... Bo to jest teraz obrócone, bo to będzie mniej więcej tak wyglądało. To jest przód, to jest tył. Przynajmniej taki jest zamysł. Taki jest zamysł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak. Trzeba zrobić jakąś wyrzutnię dla tych rakietek, nie rakietek. O. Teraz chciałbym to jakoś... Nie za bardzo to teraz da radę to, co ja chcę zrobić. Chyba, że tak. O, i to jest dobra myśl. To jest bardzo dobra myśl, żeby to tak było zrobione. Będzie w sam raz miejsca dla naszych rakietek. Zdecydowanie. Tak. O tak, to będzie coś pięknego. To będzie siało taką kuźwa pożogę, że to się w pale nie mieści. Tak, tylko teraz. Tylko teraz tak, które z tych... Tylko z tego widzę, jest mała lipa pod tym względem, że to się nie tak montuje, jak powinno się montować i jest lipa. Więc tak czy siak wszystkie rakiety będziemy pojedynczo montować. Innej opcji po prostu nie ma. Okej, z tej strony będą...
takie rakiety. Po trzy montowane. Z przodu będą rakiety takie. O, piknie. Z tyłu z kolei będą te małe rakiety w większej liczbie, bo te rakiety są cięższe, więc trzeba jakoś to zrównoważyć. Więc będziemy też trochę i tutaj więcej zamontujemy. Nie tak. O właśnie. Cudo, po prostu cudo. To będzie po prostu... To będzie, nie wiem, to będzie drona apokalipsy. Chyba tak to nazwie. Nazwę. Nie, możecie pomyśleć tam nad nazwą, kochani. Jeżeli coś ciekawego stworzycie, wymyślicie, to dajcie znać. Ustaw je pionowo w górę. Nie. Tak w zupełności wystarczy. Jeszcze tylko też połączę to taśmą, żeby nie było lipy. Taśmą się połączy i będzie dobrze. Jezus, nie to... Na szczęście można cofnąć ostatni ruch za pomocą Ctrl-Z. Bez tego byłaby niezła lipa. Przy okazji można też połączyć to... Tak... Zaraz, tylko to jest akurat... Nie! Moje dzieło! I tak samo zrobimy tutaj. I dobra. I jak z tą nazwą? Biegunka zagłady. Machina czwartej Rzeszy Moskita. Po co taśma? Niszczy aerodynamikę. Przeczuwam. Tak, biegunka zagłady. Piękna nazwa, piękna. Biegunka... Nie ma nadal polskie czcionki, trudno. Biegunka zagłady. Przecudna nazwa, po prostu przecudna. A jeszcze, żeby było ciekawiej, zamontuję jeszcze inne rakiety. Zamontuję jeszcze te rakiety tutaj. Jeszcze te rakiety, tylko tak, widzę, że to znowu się nie montuje tak jak powinno, więc jest lipa. Więc muszę pojedynczo sam zamontować. O, tutaj zmontujemy te rakiety. O, a z kolei z drugiej strony zamontujemy te rakietki. No i mamy po prostu piękną machinę wojenną. Kuźwa, lotniskowce by się schowały i łodzie podwodne amerykańskie. A, okej. Okay. Trzeba to teraz sprawdzić w prawie, tylko trzeba jeszcze obrócić naszą konstrukcję. O, bosko. Tylko się trochę symetria powaliła, ale w sumie to akurat nie jest wielki problem. Symetria to nie jest jakiś strasznie wielki problem. Coś, co mogłoby nie, jakoś wpłynąć na naszą konstrukcję, tylko... To jakoś dziwnie się zamontowało. Nie, to jest w sumie dobrze. A tu jest takie coś. Jest, widzę tutaj, jest. Ale nie mogę tego usunąć, cholera. Niespecjalnie mogę. No trudno, będzie to dziwnie wyglądało, bo coś się zepsuło z symetrią. O, było. Jest. Super. Dobra. Wołt rozjebie rakieta cały pojazd. No zobaczymy, czy rozjebie, czy nie rozjebie. Mam nadzieję, że nie. Tylko teraz tak, mamy biegunkę zagłady. Okej, okay, super. Tylko co dalej? Sprawdźmy. Aha, jeszcze silniki miałem zrobić przecież. Jeszcze miałem silniki zrobić. Przeczułem, że jednak trzeba je te duże silniki dowalić. W sensie te silniki, bo inaczej będzie lipa. Inaczej może być niezła lipa. To powinno... Podejrzewam, że w zupełności wystarczy do napędzenia tego monstra. Najpierw muszę to jakoś zamontować, a z tym już jest jakiś... O, dobra, jest, działa. Sprawdźmy, czy to jeździ. Tak, ja wiem, że jest cel potrzebny. Cele zaraz załatwimy, o to się nie bójcie. Cele zaraz będą. Okej, lepiej schować się do schronu.
Jedna taśma padła. Trudno. Mówi się trudno. A właśnie, jeszcze system laserowy. Spoko, spoko. Fakt, zapomniałem o tym. Co najmniej sprawdzić, czy to w ogóle będzie działać. Czy to nie rozpierdzieli, nie wiem, systemu. Okej. Okay. Odpalmy silniki. Dobra. Pojazd rusza. Tyćkę skręca. Na prawo. I chyba wiem nawet czemu. Bo są w ogóle silniki jakoś dziwnie zamontowane. Niesymetrycznie. Ale ogólnie śmiga. I czy się rozwali? Nie rozwalił się. Uff. Jest dobrze. Okej. Okay, śmiga. Dobra. O-o. Ups, ups, ups. Aha, nie pomyślałem o kilku rzeczach. O kilku rzeczach nie pomyślałem. Pierwsze wiadomo o tym laserze, to wiadomo, że to jest akurat mój fail, że lasera zapomniałem, ale to akurat jest drobny fail, bo to wszystko tutaj można nadrobić. Ale bardziej martwi mnie to, że te silniki jakoś dziwnie działają i nie chcą działać tak, jak powinny działać. Niesymetryczne to jest, jak wuj. Niesymetryczne jak wuj. W sumie nie dziwię się, jak niesymetrycznie jest to zamontowane, to się nie dziwię, że to jest niesymetryczne. Zdecydowanie. Mnie to jakoś szczególnie nie dziwi, więc musimy tutaj pomyśleć o... Coś tu dziwnego się stało. O! Super, teraz będzie dobrze. Chociaż mam pewne obawy co do trzymania tego, więc zamontuję trochę to pod skosem. Wygląda trochę dziwnie, ale grunt, żeby działało. I o czym się zapomniałem? Czy już wszystko mam? Wszystko mam. Teraz tylko o celach pomyśleć. Dobra, odpalamy teraz silniki. I nadal trochę w prawo go ściąga, ale to w samym tam pikuś jest. Małe tam drobne wady konstrukcyjne, bo jest trochę krzywo zbudowany. Nic raczej groźnego, powiem wam tyle. Nic groźnego. Czy mam jakiś cel? Na razie wyprodujemy sobie naszego potwora. Wypróbujemy sobie na przykład na... Na czym możemy wypróbować? Yeah, budu. Dobra. Wykryłam co najmniej kilka problemów, z którymi musimy sobie jakoś poradzić. Zdecydowanie trzeba się dokształcić. I cały misterny plan w pizdu. No tak, 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 tak. Zdecydowanie tak. Okej. Okay. Tak, zdecydowanie mamy kilka problemów. Ewidentnie. Ale w sumie, dobra, na razie nie ma co kombinować, bo trzeba by cały projekt tak czy siak przebudować. A biegunka jak biegunka. Czasami się podoba, czasami nie. O, dobra. Okej. Okay. Nie to zrobiłem, co chciałem zrobić. Chciałem odpalić silniki, a tak naprawdę odpaliłem silniki i wszystko inne. O mój Boże. Zobaczcie, ile tego tutaj leci. Jest to za pokaz fajerwerków. O mój Boże, ciekawe, czy w coś to wtrawić. Czy to ma w ogóle jakieś ograniczone zapasy paliwa? Czy to ma jakieś ograniczone zapasy paliwa, czy to tak może lecieć bez końca, że tak się spytam? Bo jak na razie leci bez końca. Atak Rosjan na Kerbin, na Berlin. To jest lepsze od V2, powiem wam, naprawdę. To jest lepsze od V2. Ej, zobaczcie, to zaraz orbitę osiągnie, nie? Ja pierdykam, jaki kosmos. To już... Nie no... To już jest naprawdę kosmos, to co się teraz w tym momencie dzieje z tą rakietą, nie.
O, wypuść satelita i go zestrzel. Tak, no z taką rakietą to ja mogę wszystko zestrzelić, nawet z orbity, kurde, nawet z orbity Marsa, Duny. Właśnie nasza rakieta wchodzi na orbitę. Okej. Wojna nuklearna. Ciekawe mnie, czy temu się skończy paliwo. Sprawdźmy to. Przyspieszę czas. A nie, nie mogę niestety przyspieszyć czasu. Ale jak na razie nie wygląda na to, żeby paliwo się skończyło. To chyba jakiś bug jest, podejrzewam. To chyba jakiś bug jest, nie wiem. O nie, o nie, o nie, to już jest kosmos. Tego bym w życiu nie podejrzewał. Dobra, skończmy to. 4000 metrów na sekundę i zwiększa się prędkość. Atak na Księżyc. Tak, atak na nazistów. Na Księżycu. Nie, dobra, nie kombinujmy. To jakiś bug jest. Właśnie nie można było kliknąć prawym przyciskiem. Próbowałem, ale nie można było, niestety. Dobra. Musimy zmienić trochę fazy. Taktyczkę. Save. I teraz mogę spokojnie odpalić silniki. Nic nie wybuchnie, gdy odpalę same w sobie silniki. Uff. Zup. Z tych rakiet statek kosmiczny. Tak, to byłby kolejny imba projekt. Wystrzela rakietę w stronę Słońca. Tak, gdybym jeszcze mógł. Mały ciąg. Tyci pyci ciąg. Tylko żebyśmy ruszyli się. Nic ponad to. Chciałbym skręcić. Skręcaj, miśku, skręcaj. Powinieneś te rakiety raczej pionowo zamontować. A tam szczegóły. To ma być do transportu i do wystrzeliwania. Tam powinno być bardziej pod ukosem, aniżeli pionowo, ale to akurat jest tam drobny szczegół. Możemy włączyć tryb widzenia negatywów. Fajnie to wygląda. Ciekawie, cień jest biały. Interesujące. Dobra. Okej, teraz tylko wyhamujmy i nie przewróćmy się przy okazji. I możemy chociażby... Dobra, stoimy. Załączam hamulec ręczny. I szukam jakiegoś celu, bo jakiś tam cel na pewno jest. Na bank. Jakieś tam cele się znajdą. Pyk. I mamy. Pyk, pyk, pyk. Jakieś tam śmieci. Gdzie to jest? Ej, to gdzieś leci, co ciekawe. Zaraz. Gdzie to jest? Ja się tak spytam, gdzie to leci? Nie mam pojęcia, ale to gdzieś leci. Znajduje się na wysokości... Aha, to ten cel, co tam sobie poleciał. Okej, dobra. A to jest z kolei gdzieś tam. Tam jest biegunka zagłady, debris. Super. Pozostałości. Ekstra. Odpalmy teraz tą rakietę, chciałbym odpalić, która namierzy, namierza ten cel tutaj. Super. I odpalmy. Czy to ma rakietę? O, albo odpalmy może małą. Co wy na to? Odpalmy małą rakietkę. Odpalmy w sumie. Szkoda tej dużej w tym momencie. Lock cam on target. No i co? Zobaczymy, jak teraz wystrzelimy, czy coś się stanie złego. Uwaga! O kurwa. Dobra. Trzeba lekko przeprojektować. Trzeba to lekko przeprojektować. Tak, jak ktoś fajnie zauważył, przez to, że są poziomy, każda uderzy o inną. Tak, nie da się ukryć, że tak właśnie się stało. Więc musimy coś z tym zrobić. Ewidentnie. Ewidentnie coś z tym trzeba zrobić. O! Teraz będzie piknie. O! Tylko tak, zaraz, bo tutaj zniszczyłem to. Ja tutaj coś popsułem, a nie to chciałem zrobić. Do końca, okej, dobra. Teraz tak, to będzie tak startowało. Dobrze, ja to zwróciłem? Dobrze. To będzie tak, a to będzie...
Tak. No i dobra, teraz nic się nie powinno specjalnie popsuć, podejrzewam. Oczywiście przydałoby się trochę taśmy. O właśnie, no i dobra, sprawdźmy teraz to. Teraz nic się nie powinno siebie zawadzać, mam nadzieję. Mówiłem od początku, zaczniesz mnie wreszcie słuchać. Produkujesz na ten temat, a jakieś pierdoły czytasz. Oj, Don Cactus, nie denerwuj się, nie denerwuj się. Nie ma sensu, naprawdę nie ma. Dobra, to spróbujmy w takim wypadku. Jeszcze raz namierzyć na ten cel. Czy to było to? Nie, to nie było. To jest na wysokości 450 jakichś tam kilometrów. Gdzieś tam leci w cholera wie go gdzie. Target cam. Super, to chowamy, to chowamy, to chowamy. Wyciągamy. Ale zaraz, mam same duże rakiety. God damn it. Nie fajnie. Same duże rakietki są. No trudno, trudno. Aktywujemy kamerę dużej rakiety i ją odpalamy. I leci. 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 Leci do celu. Ciekawe, czy trafi skubana. Leci, 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 leci. I jebudu. I spudowało. Lol, co za zes. Co za zes. No leć, miśku, leć. Chociaż ty wtraf jeden, no, bo co to za syf, żeby nie wtrafić, no. Nie ma dużych rakiet. Nie, no, duże rakiety są. Czy to są małe? A nie, to są małe rakiety, nie ma dużych rakiet. Tak, przepraszam was, racja. No, wtrafisz, nie wtrafisz. No co za zes, no co za ludzie. Dobra, odpalmy małą rakietę, która też ma kamerę, co ciekawe. Bardzo fajnie. Też ma rakietę, więc mam nadzieję, że chociaż ta trafi w kurde nasz cel. W te śmieci. Śmieszne. I... No co za zes. Ja pierdykam, koniec świata. Dobra, my trochę skręcimy. No rusz się. Rusz się, złomku. No, Boże, mnie to wkurza czasami. Te hamulce czasami się blokują. O, dobra. Ruszyło. Dobra, chciałbym skręcić w stronę... Czemu nie skręcam, ja się pytam. Czemu to coś nie skręca? God damn it. Dobra. Potrzebuję takiej fajnej części. Takiej bardzo fajnej części, którą jest ta część, która będzie odpowiadała za skręcanie na boki. Wiem, że trochę to dziwne rozwiązanie, ale uwierzcie mi, że się przyda. Dzięki niemu będzie nam łatwiej skręcać na boki. Przy okazji przydałyby się panele słoneczne. Chodźmy, te panele zamontujemy. O! To jest dobra miejscowa. To jest bardzo dobra miejscowa. Super. Safe. Za mały cel. No możliwe, że za mały cel, ale podejrzewam, że da rady w niego trafić, tylko trzeba odpowiednio się ustawić. Podejrzewam, że da radę to odpalić. Musimy odpowiednio zadziałać. Okej, okay, przynajmniej teraz możemy skręcać. Dzięki temu, że mamy ten tutaj silniczek. Bardzo mnie to cieszy. Daj heli w powietrze i zestrzel go. No tak, heli to będzie, to nie będzie żadne wyzwanie, jak chcę go wystrzelić tak. Rakietą ziemia-ziemia, a nie powietrze-ziemia. Moskit nie jest za szybko, bo panele zepsujesz. A to wiem akurat, to wiem, spoko, o panelach to jestem świadom. Okej, okay. Panele odpalone. Słoneczne panele odpalone. Hamujemy. Wow! Dobra, no to po jednym panelu. Ups, ups, ale zawsze mamy jeszcze drugi panel, to nie jest tak źle. Namierzamy nasz cel. Celu, gdzieś ty jesteś, tu jesteś, podejrzewam. Okej, okay, target cam. Okej, okay, okej. Okay. No i dobra, próbujemy jeszcze raz. Activate camera, deploy. Leci, leci. Co za zes, co za syf. No co to ma być? Co to ma być za syf?
Trochę za niskie wysokości skubane mają te rakiety. Lecą praktycznie tuż nad ziemią. Co akurat nie jest dobrą rzeczą. To jest... A, bo... Nie no, dobrze. Nie chcą trafić, no. Syf, syf, syf. A to trafi? To akurat nie ma kamery, ale może trafi. Nie no, za nisko leci. Lipa. Straszno lipa. A zobaczymy, jak ten trafi. Mówiłem, daj pionowo. Nie, no to akurat bez różnicy, czy pionowo, czy poziomo w tym wypadku. No nie mogę tego rozdupcyć, no. Goddammit. Jest niezła lipa. Kurczę, z tytanu to jest chyba. Normalnie. Ja nie wiem, co to za syf ma być. Z tytanu syf normalnie. Ach, cholera. Odpal wszystkie. No jak się zaraz wkurzę... Dobra, pierdziele. Jak to teraz nie trafi, to się wkurzę. Zapon, wszystkie. Okej. Okej. O, to ja myliłem. Moskit codziennie streamujesz. No jak na razie tak wychodzi. Postaram się zachować w marcu. Geniusz, tak, ale jebło. I bum. O, no to biegunka zagłady ewidentnie nie zdała egzaminu. Trzeba stworzyć coś latającego. Zdecydowanie coś latającego trzeba by stworzyć. Stinger, co to było Stinger? To było taki małe coś. Ej, to coś lata w ogóle? Ja się tak spytam, bo tak nie wygląda jakoś specjalnie na latające. Ale mogę się mylić. A zobaczymy. Zamontujemy dwie rakiety. Więcej nie będzie potrzebowało i zobaczymy, czy to coś poleci. To mnie ciekawi. Tak ciekawie wygląda. Zrób satelitę śmierci. Na razie nie, na razie nie, nie. Stinger chyba nie lata. No sprawdzimy, sprawdzimy. No, znaczy podejrzewam, że będzie latał z tego względu, że... Z tego względu, że, moi drodzy, on ma tylko 2T i jeden silnik, a to jest dosyć sporo. To jest spory uciąg. Więc raczej powinien latać, tylko pytanie tylko jak będzie latał, bo ten projekt jest co najmniej dziwny. Nie lata, dziś testowałem, no to lipa. Jeżeli nie lata, to jest straszna lipa, a powinien. A powinien latać, co ciekawe. Zdecydowanie powinien latać. No! No prawie lata, prawie. Prawie lata. Wow! O-o! Houston, mamy problem! Ups! No dobra. Nie lata. Zdecydowanie nie lata. Ewidentnie. Ale możemy to bardzo łatwo naprawić. Poprzez dodanie po prostu skrzydeł. I lotki, i jesteśmy w domu. Teraz to miałem bata, żeby nie poleciało. Tylko tak, nie pomyślałem o zmianie faz, więc mogę naraz rakiety wystrzelić, co nie jest fajne. Szybko namierzę. Szybko namierzę nasz cel, żeby w trakcie lotu się nie dokoncentrować. No i teraz to nie ma bata, żeby mnie wystartowało. No, startuj, Miśku, startuj. Mam wystarczająco mocy i siły nośnej, przynajmniej tak podejrzewam. Dobra, leci. Okej, okay, leci, czyli jest okej. Okay. Teraz tylko dolecieć do tego syfu i go zniszczyć. Więc tak, bierzemy jedną rakietkę, aktywujemy kamerę, aktywujemy drugą kamerę. Super. I teraz tylko zwrócimy się w kierunku tego śmiesznego z amelinium syfu i go zniszczymy. Zajebiste są te streamy. Dzięki, Kozak. A, w sensie chodzi o Scotta Malleya czy moje, bo nie jestem pewien, o co chodzi. Nie jestem tak do końca pewien, czy chodzi o moje, czy o kogoś innego streamy. Chyba tyczkę opadamy, co akurat nie jest dobrą wiadomością.
Ale zaraz się podniesiemy, spoko luz. To i amelinium, tego nie pomalujesz. A, o twoje, czyli o moje chodzi. Dzięki, kozak. Miło takie rzeczy słyszeć. Tak czy siak. Daj mniejsze lotki z przodu. Nie, już nie ma sensu tego zmieniać specjalnie. Okej, już prawie zaraz będziemy mogli... W sumie nawet teraz możemy wystrzelić. Fire! No i od razu lżejszy projekt i lepiej się leci. I dobra, sprawdzimy, czy to coś wtrafi w ten syf. Mam nadzieję, że tak. Jaką to prędkość osiąga? 340? No, około 340. Jeden masakrycznie spudłował syf. Drugi też masakrycznie spudłował syf. No to lipa. Lipa, lipa, lipa. Herfordowi chyba podoba się aktualne właściwości lotne Stingera. O-o. 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 Ups. No to było boom. Tak, ktoś się pytał, że ma mod na Pirated Weaponry i nie ma tych namierzaczy. Potrzebujesz jeszcze Laser Systems, czy jakoś tak. Czyli ten system tych takich namierzaczy. Czy będzie na tubie, please? Będzie. I co jeszcze mogę wymyślić? Czy na dzisiaj sobie daruję? To jest dobre pytanie. Dzisiaj specjalnie mam wenę na Kerbale. Ale jeszcze przetestuję... O, ten projekt można przetestować, mu coś zamontować. Ja bym chciał przetestować te kurcze pieprzone... Trochę za duże. Te pieprzone, za przeproszeniem, działka. Tylko nie wiem, jak one do końca działają i to mnie właśnie troszeczkę... To mnie troszeczkę intryguje, że tak wyrażę się. Okej, okay, pyk. I teraz naboje. Naboje to jest to. O! Aha, bo to w środku się montuje. Aha, takie jaja. Aha, spoko. Naprawdę spoko. Takie buty. Okej, okay, to luzik. To fajnie. Tylko tak, chcę sprawdzić, jak to idzie. W sumie nie wiem, jak to będzie do końca szło. Dobra, sprawdzimy. Najpierw sprawdzimy podwójne tylko. Bo one strzelają wszystkie naraz, z tego co rozumiem, tak? A jak zrobić, żeby strzelały tylko pojedyncze, się tak spytam? Tak, wow, jaki w ogóle odrzut, widzieliście to? Dobre, dobre. Bo bym chciał na przykład dać... Ogłoś konkurs najlepszą maszynę bojową, spoko. Jeszcze ogłoszę, nie bójcie się. Będzie taki konkurs, Kosanef tylko nauczy się tego czegoś używać. Na razie to... Do końca trzeba jak to używać, a to nie jest akurat dobra rzecz. No i dobra, jak teraz nie to. Dam teraz tak, tylko nie, to powinno iść podwójnie. O. Okej. To damy tutaj. Teraz kolejne. Aha. To damy tu. 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 To damy. Coś się zepsuło ewidentnie. Coś się zepsuło. Czemu się wrzuciło pojedynczo, się pytam. Nie wiem czemu, ale wrzuciło się pojedynczo. Okej, trzeba to poprawić.
Czemu to się pojedynczo wrzuciło? Nie wiem. To jest zimnego się zrobiło. Okej. O, i teraz jest dobrze. Save. Właśnie, zła kolejność. Goddammit, źle to zrobiłem. A zobaczymy, jak to będzie jak teraz, bo to jest źle zrobione. Ja już to widzę, macie rację, to jest źle zrobione. I co teraz będzie, co? I co teraz? Czy to się wszystko rozdupcy? 3, 2, 1, test. Tak, wszystkie naraz praktycznie się wyrzuciły. Tak, to był błąd. Na szczęście się nie rozdupczyło. Tyle dobrego. Więc jeszcze raz to montuję. Widzę, że skopałem sprawę w tym wypadku. Boże, nie to chciałem kliknąć, przepraszam. Multi przy tym modzie byłoby fantastyczne, pisze Kwitow. Na przykład ma się godzinę na stworzenie projektu, a potem pojedynek. No to byłoby dobre, to byłoby grube. Na razie nie ma multi, więc sobie poczekamy na tego typu wymysły, ale będzie warto na to poczekać. Przeczuwam, że raczej będzie warto. Okej, okay, teraz już wiem, jak to zrobić. Ale więc zrobimy tak. Pyk. Tworzymy osobną oczywiście tutaj tą część. I teraz tworzymy dodatkowe. O. I teraz tak. Pyk. No tu oczywiście robi się coś takiego dziwnego, ale to nie szkodzi. Pyk. Podejrzewam, że to chyba dobrze robię, nie? Mam nadzieję. Coś zepsułem. Co ja zabrałem? Skąd ja to zabrałem? Coś zepsułem. Dobra, nie będę kombinował, tylko zamontuję kilka tylko pocisków i styka. Bo już przekombinowuję ten projekt, zdecydowanie. Dobra, to... Pyk. Pyk. Teraz pojedynczo się, co ciekawe, wrzuciło. Się zepsuła symetria. Pyk. 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 I pyk. Dobra. Save i lecimy. I teraz powinno być dobrze, tak? Jeżeli z tego co rozumiem. A, dobra, może najpierw odpalę silnik, co? To nie byłby zły pomysł. Najpierw polecimy, potem zobaczymy, co dalej. Mamy też celownik w postaci właśnie tego czegoś. Ej, spoko to lata, jakby ktoś pytał, naprawdę spoko. Mamy tam coś i to chciałbym namierzyć. To chcę zniszczyć kategorycznie. Tylko coś mi nagle ta zniknęła. Co ciekawe, nie mam... No chcę tam wcelować, tam. Coś szczerze, raczej nie da rydy wcelować to normalnie, ale spróbować nie zaszkodzi. A!
A, podciągaj! Uf, ledwo, ledwo. Jeszcze jeden, jeszcze jedna rundka nam została. Jeszcze jedna rundka nam została. Jeszcze raz spróbujmy. No i drodzy państwo, chwila prawdy. A, zezowałem. Cholera jasna. Ciekawe, czy się rozbijemy. I o kurde, tu jest górka. Nie budu. No i zezowałem. Prawie trafiłeś. No właśnie widziałem, że prawie trafiłem. Dużo nie brakowało, zbrakło kilku metrów dosłownie. Naprawdę kilku metrów. Jebło, bum, zrób czołg, kamikadze. Tia. Dobra, to co? No dzisiaj kończymy. I zapraszam was, nie wiem kiedy na stream, mam nadzieję, że jutro będzie. Jeżeli ktoś ma jakieś dziwne pytania, wątpliwości, to pytajcie, walcie. A ja tylko powiem, że prawdopodobnie zrobimy tak, że marzec, przepraszam, się odbiło, przepraszam, że marzec będzie prawdopodobnie miesiącem streama, więc codziennie, albo prawie codziennie, w godzinach zazwyczaj wieczornych, możecie spodziewać się streama, miesiąc streamu, siłą rzeczy. Postaram się rozruszać ten mój kanał na Twitchu troszeczkę bardziej, aniżeli ma to miejsce w tym momencie. Jeszcze będzie co tego ogłoszenie na Tubie i być może ogłoszenie na innych streamach, więc serdecznie was zapraszam do śledzenia mojego streama. Będzie ciekawe rzeczy się działy. Szczególnie, że już teraz oficjalnie mogę to powiedzieć, w marcu, nie wiem dokładnie którego, ale gdzieś w okolicach marca, dostanę w swoje łapki Avermedia Live Gamer HD, czyli taką kartę do przechwytywania obrazu gier z peceta i ogólnie obrazu z peceta oraz obrazu z konsoli. Zamierzam przy okazji, jak dostanę tą kartę, pożyczyć PlayStation 3 od kumpla, który ma trochę gierek, kilka tam gierek ma, i będą streamy i nagrania z konsoli. Mam nadzieję, że was to zainteresuje. Więc powiedzmy, że takim pozytywnym aspektem pożegnam się z wami. I tak, tutaj jeszcze przyznam jedno pytanie. Dobra, dobra, a kiedy partnerstwo? No właśnie nie wiem. I właśnie o nie chcę się postarać dzięki właśnie tym miesięcznym, dzięki temu miesięcznemu streamowaniu. Co będzie? Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Więc w takim przypadku tym pozytywnym aspektem, tą pozytywną wieścią, mam nadzieję, dla was zakończę dzisiaj streama. Już jest po 21, więc trzeba powoli się ogarnąć jutro do gimbazy. Tymczasem trzymajcie się, do następnego zagrania i zapraszam do odwiedzania mojego kanału na Twitchu i śledzenia z wszystkich streamów, które będą. Pa, pa!